Cześć, witam, witam serdecznie, tu Wojciech, to Wojciech, dla mnie to była minuta, dla was nie wiem, dzień, dwa, trzy, tydzień, dlatego, że tam musiałem przerwać, bo miałem nadzieję, że już będzie koniec, że już dotrę do końca, ale nie, tam ginęłem tyle razy. Trzeba powiedzieć, że ścigamy Franka Jamesa, brata Jesse'ego, zbliżamy się już do jego kryjówki w lesie i niepotrzebnie tyle razy ginęłem, że snajperzy, że to, że on sam na siłę próbowałem strzelać, coś pokazywać, się chować, głupota. Już tyle lat gram, no to już tyle lat, co ja pierniczę. To jest mój trzeci rok dopiero mojego pogrywania. Oj, muszę być te latorki włączyć w komputerze, ostatnio nie włączyłem, troszkę mi się tam kurde, ale muszę wam powiedzieć, do 58 stopni, kurde, jak przeszedłem, zauważyłem, przeszedłem na Windows 10, to kurde, to mi dochodzi temperatura płyty graficznej. Do 60 mi prawie dochodzi, zwłaszcza Project Car jak jeżdżę. Formuła 1 tak nie, ale Project Car, ale tutaj zresztą widziałem też Call of Juarez, też tam 57-58. No. Dobra, nieważne, bo za chwilę będzie w 10 minut przegada. No i zbliżamy się do siedziby Franka Jamesa i tam było trzeba po prostu, nie było szans, żeby zabić tych snajperów, żeby do niego w ogóle też strzelić. Było trzeba po prostu nie próbować, tylko od kamyka do kamyka, od kamyka do kamyka i do przodu się posuwać. Tak jak robiłem momentami, ale też parę razy zginęłem niepotrzebnie. I dlatego wolałem przerwać i drugi odcinek. Mam nadzieję, że tam faktycznie kółeczko się kręciło, że wyjdziemy w tym samym miejscu, ale już widzę, teraz zbliża się do końca, że mogłem przerywać ładnie, kurde, spację, mogłem kończyć grę na przykład w takim momencie i później zaczynać od fajnego wstępu, a nie, ja wstęp miałem na końcu odcinka, a na początku próbowałem coś tam powiedzieć. Dobra, nieważne. No proszę, jesteśmy. Ale Frank James będzie jeszcze, to będzie boss. Idziemy. Dajemy. No widoki są przepiękne. Ale nie ma czasu już. Aha. Zaczęło się. I finally found Frank holed up in his mountain cabin and he was determined to have me dead. Coś takiego. No nie, no to już było głupie. A może to był ten Frank James i tam w ogóle nie było co, tylko trzeba chyba lecieć do przodu. Głupku, ty ośle stary. Nie ma co tutaj się wdawać, już przecież miałem nauczkę poprzednio. Dajemy. A, już jestem. Luckily I had some dynamite in my possession. Dynamite. On your person. A few sticks just in case. It's always good to be prepared. No i dobrze. I'm just laying out the facts as I remember them, Jack. That son of a bitch! A, był gościu, już się czaił, żeby mnie dorwać. Oj, ale mało tutaj zdrowia. Mało tego paska. Mało tego paska zeszło. Aha, mamy echo, kurde. Chyba, że tak jak w poprzednim było też. Gdzieś tutaj jest, świeci się. Tak jest. Dynamitu, daj mi luby, daj mi luby. I dajemy. Ale coś mało, kurde, się zmniejsza. Ile tam mogę śmigać tego? Muszę patrzeć, czy znowu ktoś nie przyleci. A, widzieliście? Koniec. Pokaż się, który. Dobra, dobra. A ten co tam? Głupio by było teraz zginąć, a tam siedzi gnajek. Nic, chodźmy po dynami, bo to jest kryjówka. Nic na siłę. Ruchy. Co jest? Cholera, trzeba uważać. No dobra, zdrówko.
Co jest? To samo miejsce rzucam i czasami ładnie, pięknie idzie, a czasami widzicie, nic się nie dzieje. No, na wyjście. O Jezu! Widzieliście to? Taka ładna chałupa. Jezu! Oprowadza wycieczki. A no nie. Ale tam kręci ten w tym salonie. No patrzcie. Ale jaja. I'm done with this damnable outlaw life. Kill me, don't kill me, do what you will. Dobre. Just don't give a shit. Ale echo fajne. I explained to Frank that I had nothing against him personally and that I was looking for someone else. You want Reed? Have at him. I never did like that bastard. I am done here. Dobre. O, Frank pointed out the path to pray before making his way back down the hill. Dobre to było. Znajdź kierówkę Jima Lida, czyli a na początku było zabij Franka Jamesa. Ale jaja. Ale ten kręcem tam tych opowiastka jeden drugiego, no jak to przy budce. Czy whisky, przepraszam. Dobre. Podoba mi się to. So what happened with Reed? Well, I finally found the last of the gang hiding in a nearby cave. First, I had to dispatch the lookouts. A widzieliście? Było go widać, strzelałem do niego, łebek mu było widać i nic się nie dało, musiałem wyjść wyżej. I was determined not to let that murderer escape my revenge again. Czy tam coś nie było? Nie, myślałem, że mi się pokazało dodatkowe punkty, jaki do szczelby bym sobie coś dobrał. Wiecie co? Co on się tak kręcił? Muszę być bliżej. A mam tryb koncentracji, oczywiście. Co ten ożył, czy to? Co to było? Rather than wander in willy-nilly, I decided it would be better to smoke that some bitch out. Hey Reed, I shouted. No wonder you're so ornery. Can't be easy being married to Belle Starr. While you're off providing for the family, she's spreading her legs for every Tom, Dick, and Cole Younger. Not an attractive woman exactly, but very friendly. At least she was to me. Son of a bitch! Son of a bitch! Ale nie wyszedł. Obóz jest. O, tu się mogę schować, proszę bardzo. Jak fajnie. O. Jak, tryb koncentracji już minął? No i proszę, i można. To... Gdzie, skąd? Dobra, muszę przeładować. Aha, bo tu mnie widzą. To jest głupia ta skrytka. Nice.
Dobra, dobra, przeładować. Aha, mam quick. O, tylko dwóch. A dlaczego nie mam pistoletu? Dlaczego nie mam dwóch pistoletów właśnie? Aha, nie mam kurde naładowane pistolety, Jezu. Co jest? Czy nie mogłem go dodwać? Rozumiecie to? Jeszcze stoi? No jeszcze stoi! Teraz okole oko, no to było chore. Co jest? Oni tam po kolei wyłażą? Jak na strzelnicy, kiedyś były strzelnicy przy karuzelach. I had waited a long time to face him down, so I could repay him for what he did to my brothers. Poglądowa, jak nie należy się pojedynkować. Nareszcie. And repay him I did. A przedtem też miałem 50 i unik i... No tak, ale celowanie, nie byłem namierzony na niego. Krótki odcinek, no ale co zrobić? Nic, jedziemy dalej. Zobaczymy co będzie dalej. You boys, but I'm pretty beat. No zabił już Moldensy. It's too damn bad you never found that Bob character. Seems a shame he never had to pay. Well, funny thing about that. I did have one more chance at it. Aha. Weak punch. Back to episode Weak Punch. 6 months ago I heard that Butch and Sundance were back in the States. Oh, Boże. Butchie. No to już jest bajka. Chociaż nie, raz wrócili. So you're saying they didn't die down in Bolivia? That's what I'm saying. Czyli bajka. Raz wyjechali, wrócili i później już tam na stawę się przenieśli. Czyli bajka. Co ciągniemy? Najpierw, że będzie godzinny odcinek. Co to za... 40 years I had waited to get my hands on the last of my brother's killers. Not even an army of demons could have stopped me now. Ja pienisza, co to dungeony robią u mnie w łapie? Ja po to zbieram, żeby mieć quick shotery, a nie kurde dungeony. To mnie nie interesuje w ogóle, no. To mam mieć, quick shotery chcę mieć. Co to możemy zrobić? Bo co więcej, tylko zastrzały w głowę. Strzel w kilka główne. Rzeczanie, strzelanie do dynamitu. Nie, też mnie to nie interesuje. Czyli nic mnie tutaj z tego nie interesuje. Tam są strzelby. Jeszcze raz. Co tu jest? Gromadzenie, nie. Tu już mamy. Skoncentrowane dusze kombinacje. Co muszę wziąć? No bo co mam wziąć? Dynamit? Zbierać? Nie, no cholery. Rangery, kurde, a gdzie moje quick shootery są? Gra mi zmieniła kurde na rangery. To już jest głupota. Szlak by to trafił. Quick shootery są szybsze. A teraz jak jeszcze to przeładowanie mają cholernie szybkie? O Jezu. Skąd? Gdzie?
Skąd ja mogłem wiedzieć, że tam się schowali? That son of a bitch had managed to escape my vengeance time and time again. I couldn't even be certain I'd recognize him after all those years. By now, he had to be close to 70. But for all you know, he could have been dead. That thought had indeed crossed my mind, as did others. No dalej, no przecież już cię miałem. To jeszcze nie koniec. Skąd oni się tu wszyscy wzięli? Ja pierniczę, co to radził. I po to ten Andrzej, żebym jedną kulką mógł... No ten już dostał przecież. Ten też już dostał. Co to było? I nic nie przeczytałem, o co tam chodziło. Tam były te nazwiska, lata. By this point in my storied career, I had killed more men than Bob Bryant ever had. Co? Daddy. Ale fajne te dudery są, no? Co jest? Ze środówki ktoś do mnie lutował. Strzelec, proszę. I'd been after that killer forever. Angel, obrzy, gdzie są quickshotery? Nie ma. But that chapter of my story you already know. Sześciostrzałowiec? Nie chcę sześciostrzałowca. Suddenly it was 1910. There I was, an old man roaming a ghost town dead almost two decades. Ale jak tam się dostać? Tędy? Olera. Co, tędy nie przejdę? Gdzie tam nie przejdę tędy? To gdzie ja mam iść? Tam mam iść, ale tam nie ma przejścia, no i co? Na górę. Co teraz? Just like me. Ale fajne to miasto, bardzo fajne. Pięknie jest zrobione. O, truncarz o łańcuchy. Patrz, Cassidy i Sundance and Kid specjalnie do mnie wrócili. A ja miałem tylko na klawisz nadusić. Gra mi sama... Ale już S nie nadusiłem. Even though the ghosts of my dead brothers were begging me to end what I started so long ago. Mr. Graves, are you all right? Would you like some water? The Wild Bunch knew I was there. They were after a treasure they had hidden before they fled, buried in the grave of a dead amigo. Some folks think the town is haunted, so they figured there wouldn't be many people poking around. Jak tam przejść, cholera jasna. Zobaczcie, gra mnie nie puszcza tędy. To którędy ja tam mam przejść? Szlak mnie zaraz trafi.
I intended to fill that grave with Bob Bryant's corpse. But like I said, the bandits knew I was on to them. They lured me in and hit me with everything they had. Powoli, panowie, powoli, powoli. Weźcie mi ten napis, bo nic nie widzę. Cholera, coś się dzieje, coś się dzieje. Jak to się dzieje? Typ koncentracji był. Dlaczego zginęłem? Jestem taki wkuty, że się w pale nie mieści. Spokojnie, przeładujemy. No, a quick shotem by było tylko cyk, cyk, cały magazynek przełożony i już. So I suppose we're talking to a ghost. Funny you should put it like that, Jack. No i co teraz? Było? Sama gra mnie wypieprzyła? From the dead? There was silence all around me. Nie wiem, o czym oni tam gadali. Wkuty jest, czy ja muszę się tam wkurzać na końcu każdej gry? I could swear to God I saw Billy then. Billy who? Billy the kid. William Bonney. He was shooting at me from a rooftop. Muszę wziąć sobie tego zwykłego sześciostrzałowca, bo te to są tu dupy. Gdzie to jest? A nie, zdobiony sześciostrzałowiec to jest mój, no. William Bonney? To tobie już dziadkowi ładnie się pieprzył. Pełbie. William Bonney to jest Billy Kid. I co? I gdzie tam mam wejść? Tam mam wejść? Here, there, even over there. Billy Kid. Więc oczy, ale ja. So I am right. You are titched in the head. No, do mnie. Mr. Graves, perhaps we should switch you to coffee? You see that old Indian again, too? No, but I did see Billy's killer. Patrick Floyd Garrett. He came at me guns ablazing. Gdzie? Ja go nie widziałem. Wy go widzieliście, bo ja go nie widziałem w ogóle. But I knew that old war horse had died 2 years before. I wondered if maybe I was dead too and confronting the ghosts of my past. Perhaps all my sins were coming back. Czy to jest cień tylko tam, człowieka? Nie, muszę przeczekać. Poczekamy sobie. No zobaczcie, cień. Co, ja strzelałem do cienia? Ale jaja. To cień mnie zabił dwa razy? Duch? Duch mnie zabił dwa razy. Aha, bo to jest nawiedzone miasto. No pięknie. Pięknie. I skąd teraz do mnie ktoś strzela? Muzyka metalowa. Super. Czyli walczymy z duchami. Ja jej tak słabo widzę, a teraz jeszcze jak tutaj z duchami ma walczyć, no to już zupełnie holo. Gdzie jesteś, duchu? I saw Henry Plummer throw dynamite at me.
Tam gdzieś biega. Gdzie on jest? Ja pierdolę. Tam się chowa jakiś dupek. In the gates of the cemetery, I saw John Wesley Harden, just like I remember. Ciekawe, skąd amunicję ma zbierać? Tak to są te lupy? Następny duch? Nie, to niepotrzebnie zakończyli tą grę tam. Tak fajnie, kurde, było do końca. A tu nawiedzone miasto, wszyscy jeszcze raz. No jest to coś, ale... Robert Olinger appeared with his terrible double barrel shotgun. O Jezu. But no ghost army was stopping me. My father-in-law got hit with a fallen branch. He spent the rest of his life talking to dogs. Tylko ciekawe, że mam ciągle pełno amunicji. A teraz co? Co to było? Aha, nagrobki. Teraz to nie nagrobki, tylko komar mi tu lata. Cholera. I co, i teraz jeszcze pojedynki może, co? Pieprze coś takiego. Newman Hayes Clanton, William Brocious, John Peters Ringo, they all wanted me dead. The Dalton Brothers. Robert and Grattan, guardians of the Garden of the Dead. George Curry and Harvey Logan, alias Kid Curry, both thirsty for vengeance from the great beyond. Jesse, Woodson, James, and Jim Reed. Each one deader than the next. Alonzo Longobard, the Sundance Kid, like a general leading his legion of the dead. You told us before that you'd seen him alive. He was alive. Nie, nie, tak nie. Tak z nim nie powalczymy. Muszę do... A spróbujemy go z dynamitu, co? Co wy na to? Dalej, chodź. Pewno nie wyjdzie, dopóki się nie... Podnóżki dynamit, podnóżki dynamit. Podnóżki dynamit, podnóżki dynamit. Podnóżki dynamit. Nie, tak to nie będziemy robić. Then I heard a voice call to me from afar. It was Robert Leroy Parker. A.K.A. Butch Cassidy. Aha, czyli obydwaj będą. Sundance Kid i Butch Cassidy. Podobało was chyba.
Chyba was podobało. Chyba was podobało. Podwójny pojedynek. To jest to, co uwielbiam. But the kid wasn't quite deceased. Not yet. Takes more than one little bullet to kill the likes of me, partner. Those two looked like they hadn't seen each other for quite a while. Clearly, they were no longer amigos. Shit. I was hoping I wouldn't have to kill you. You won't have to, Butch. I'm killing you first. I asked him about Bob Bryant, but they were too busy with their own heated conversation. Konwersacją, nie wiem, o czym gadali. Musiałem wyjść, telefon wyłączyć. You want my money and the love of my life? You frittered it all away, Butch. Etta's mine. So is that damn money. I didn't want to shoot anybody until I had an answer to my question. But those boys didn't give me much of a choice. Dobry, zły i brzydki. Ennio Morricone muzyka. Spaghetti Western, mamy formułę, użyj QE, który cię obserwuje. O Boże. Nie wiem, na którego mam się teraz ustawić. Pierwsze. O rany, nie zdążyłem. Zapomniałem, że tu muszę QDQE zrobić. Pierwsze, tam nie musi być honorowo, bo ja tu będę ludzki rok walczył. No tak, nigdy nie zdążę się przerzucić na drugiego. Nigdy. Bo tutaj mam kurde łapy WSD AD muszę dusić. A gdzie jeszcze QE? Matko do ciebie. Nie chcę honorowo, chcę tylko to ukończyć, ale szybkości nie ma w ogóle. Butch Cassidy and the Sundance Kid died there in the cemetery not 6 months ago. No i dobrze. Będę się męczył honorowo, nie honorowo, kurde. O Boże, i co, i koniec? Następny poziom, że zabity 60, strzelna 48, 6 oszałowiec, no, quick shotter mi gdzieś zginął, kiedy było, kiedy go potrzebowałem, tego nie było, później miałem rancery, później teraz 6 oszałowiec, ładowany, kurde, pojedynczo. No i co, już koniec, już mam dosyć, wiecie? Już mam dosyć, finał. Szary wielgineczki same, ja słyszałem przyczego Salasa przed popadnięciem odchłani goryczy nienawiści. Końce pania do tego Bawarianta.
Butch Cassidy and the Sundance Kid were killed by the Bolivian army. Everybody knows that. That's the legend, but it ain't the truth. So, you never found Bob? There is no Bob. This old sumbitch ain't even Silas Grease. Oho, zaczyna się. Za dużo wypili? Is that true? Have you been pulling our legs this whole time? Well, not the whole time. Trochę. Oh man, I think you've worn out your welcome here. Maybe you're right, Jack. Maybe it's time to pay. You see, Ben, or should I say Bob? Oh, that always catches up with you. Does Bob go? I ta moneta, co oni tam wykidali w karty. I've changed my ways, I swear to you. If I could turn back the clock, I... But you can't, Bob. Cały czas Silas tą monetę miał, co wygrał w karty. Swoje przeznaczenie. O, i co teraz? Zemsta czy odkupienie? Wybierz swoje przeznaczenie. Zemsta? Why'd you toy with me like that? Telling those tales, knowing all along. Why not just lay your cards on the table? Here. I won't have it said that I left you with nothing. That's how you want it? So be it. Czyli jeszcze jest... Molly, move against that wall. Go! No tak, ale teraz nie mam nic, ani procentu, ani nic. Posadamy się honorowo, co? Ze Stanem Benem. Mimo wszystko. A co? Ale było honorowo. Tyle lat Silas go ścigał, to musiał być chociaż na końcu honorowo. Did you know it was him all along? Cassidy told me Bob was in Abilene before he died. But I wasn't sure Ben was my man until he revealed how much he knew about Ringo and Reed. The coin, of course. Well, that was the last nail in that particular coffin. I better go get the sheriff. You okay, boy? You look a mite shook up. Dwight, maybe you best go home. Young Eisenhower here is leaving for West Point tomorrow. He shouldn't get caught up in something like this. I think I might head out myself at this juncture. Unless you want to stop me, Jack. No, sir, Mr. Graves. So where are you going now? Now that you had your revenge? Doesn't really matter, does it? As I've sold my soul for it, and will never again walk with those I have lost. Carlos Juarez Gunslinger. No dajcie ładne cool dekanty na końcu, spokojne. I powiem wam szczerze, fajnie się patrzy na graga. Na końcu gry polskie nazwisko, tak? No podobał mi się ten klimat, troszkę ta muzyka. Nie poczynię, przeszli troszkę kudę metalową, tą muzykę taką szybszą. Tych poprzednich, tym Call of Juarez była lepsza ta muzyka. Nie, to ciągle zapominam, kurde. Ten tytuł. W każdym razie nie ta ostatnia, no ta przedostatnia. Dobra, ale no klimat był. Grafika też mi się podoba, taka trochę komiksowa, ale bardzo fajne. No ale momenty, ten koniec mi się nie podobał z tymi duchami, na cholery to było. Co to miało, kurde, pokazać, te wszystkie nazwiska. No dobra, no przekrój był tak, by z duchami się spotkał znowu. Ale strzelanie było kiepskie, no wiadomo, no w moim wykonaniu. No i nie mogłem przejść kurde tych pojedynków, nie wiem o co chodzi. Czasami wychodziło kurde intuicyjnie, wszystko dobrze. A czasami było kurde skupienie maksymalne. Celowanie tak samo, maksymalnie, bardzo fajne, wysoko, kurde i klikasz na myszę, ale w ogóle kurde. Tamten już zdążył strzelić, a ja w ogóle jeszcze broni nie zdążyłem wyciągnąć, nie wiem o co chodzi. No być może kwestia poćwiczenia troszkę, no.
Ale fajną, fajną rzecz zrobili, byłeś zadowolony. Tak, lubię westerny, to tu sobie przypomniałem troszkę. Tak mówię, ten pojedynek to z tych spaghetti western, pamiętam Clinta i Stewarta, przecież to był ten dobry, tamtych dwóch aktorów nie pamiętam. Ale też na cmentarzu był pojedynek, szukali tam skarbu złota zakopanego i też taki był pojedynek. Fajne to było, takie nawiązania do tych innych. No i troszkę to pomieszanie tych legend, tych prawdy, ale no trzeba troszkę by... W ogóle cała historia Dzikiego Zachodu to się też niejednokrotnie opierało na tych legendach, no bo nie było tam takich zapisów. Bardziej były właśnie te zeszyciki, które krążyły, takie bardziej rozrywkowe. I później takie historie wychodziły, że jeden zabił tam 20, 30, 50, no. Ale no dlatego było trzeba brać część prawdy. Troszkę tutaj mieszali, ale ten Silas troszkę mieszał, ale na końcu się tłumaczył, wychodził z tego, że nie. No przesadzili z tym patrzem Cassidy i Sundance Kid, że wrócili, no. Bo to na pewno nie jest prawda, bo to jest tam w historii, bo to było w Boliwii, to rządowe wojsko ich wtedy zabiło, także... Że wiadomo, że tam zginęli w tej Boliwii, a nie tutaj, przez Silasa. No ale dobra, no, muszę ze spokojem jeszcze ten odcinek obejrzeć, tylko te ostatnie teksty, bo to dużo, to mi dużo kurde psuło tutaj. Tu aż by się prosiło, żeby był polski dubbing, no, wyjątkowo. Nie lubię dubbingu, wolę jak jest pisany, ale tutaj, bo naprawdę takie fajne rzeczy tam opowiadali, a dużo mi umykało. I pewno, że tak po łebka można to przejść, poszczelać i lecieć dalej do przodu, no, ale... Dobra, jeszcze nie wiem, bo tutaj mam kurde 4 filmy teraz, nie wiem, czy coś będę kleił, czy będę kombinował coś, przepraszam, ważne, jeżeli faktycznie coś tam po drodze było pokrojone, że z tego, że jeszcze tutaj 2 odcinki były, ale no ginęłem troszeczkę, nie patrzyłem na czas, dwa razy przypadkowo znowu wyszedłem z gry i na nowo zacząłem nagrywać, także muszę coś tutaj z tego popracować, nie? Dobra, to trzymajcie się, na razie, chociaż... Jeszcze jedno, no kurde, fajne, no jest troszkę ten Dziki Zachód takie, no i ta wolność, to wszystko, ale mówię, trzeba by obejrzeć filmy sama Peckinpacha i ostatnie filmy w reżyserii Clinta Eastwooda, chociażby Bez Przebaczenia. Tam naprawdę jest pokazane ten syn, brud, ubóstwo, brak honoru. Tam kawałek prawdziwego Dzikiego Zachodu widać. No. Ten utworek to już jest czystej wody country, ale z wieku 20, także troszkę tu mi nie pasuje. Dlatego kończę, wychodzę, trzymajcie się, do miłego, cześć, cześć. There's a time for grieving, and a time to just pray. There's a time for forgiving, but it's not for today.